kopalni Pniówek nie zostanie przeprowadzona wizja lokalna. Wszystko z powodu trudnych warunków, jakie panują pod ziemią. To informacje z kolejnego posiedzenia Komisji Wugowskiej do zbadania przyczyn i okoliczności wybuchu metanu i wypadku w kopalni w Pawłowicach. Prokuratura Okręgowa w Gliwicach przedstawiła zarzuty kolejnym osobom w śledztwie dotyczącym katastrofy. Dotyczą 10 metaniarzy, którzy przed tragedią mieli fałszować dokumentację związaną z odczytami odstężenia metanu. Nie ma to jednak związku z samą katastrofą, w której zginęło 16 górników. Lista podejrzanych w tym postępowaniu liczy już łącznie 14 osób. Paweł Jędrusik. Warunki w kopalni Pniówek nadal są zbyt trudne, mimo że do wypadku doszło ponad półtora roku temu. W ustalaniu przyczyn i okoliczności tragedii mogą pomóc nagrania. Utrudnić, no w jakiś sposób pewnie gdyby się tam samemu widziało, no to jest inny ogląd. Natomiast no to, że prowadzone było na bieżąco filmowanie, każdy zastęp wchodził i filmował to, co robił, plus wykonywał zdjęcia tam jakichś elementów, które były jakieś według nich newralgiczne, no to w jakiś sposób daje obraz tego, co by się widziało. W czwartek 1 lutego odbyło się kolejne posiedzenie Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności katastrofy. Podsumowano podczas niego przebieg akcji ratowniczych, a także przedstawiono dotychczasowe wyniki śledztwa. Wiceprezes WUG polecił także uzupełnienie części ekspertyz. Przypomnijmy, do katastrofy w kopalni Pniówek doszło 20 kwietnia 2022 roku. Doszło tam do dwóch wybuchów metanu. Przez ponad rok 6 górników było uznawanych za zaginionych, bo nie udało się do nich dotrzeć. Tuż po katastrofie konieczne było przerwanie akcji ratowniczej. To są bardzo trudne decyzje, ale to jest bezpieczeństwo ratowników, którzy wykonywaliby swoje zadania z bardzo dużym obciążeniem, wręcz wysyłanie ich w tak niebezpieczny rejon jest nieodpowiedzialną decyzją kierownictwa kopalni czy kierownictwa spółki. Łącznie w wyniku wybuchu metanu zginęło 16 osób, poszkodowanych zostało łącznie 48 osób.